By każdy dzień tak piękny był jak twoje sny. Choć jesteś tak codziennie odmienna. Hej, dzisiaj przychodzę z porównywaczem. Porównywacz dwóch kremów pod oczy od jednego sprzedawcy. Tu jest rozjaśniający cienie z błowaktkiem i przeciwzmarszczkowy pietruszkowy. I już Wam, to są opakowania, już Wam pokazuję, jak wyglądają na prawdę tubeczki i już Wam mówię, jak się u mnie sprawdziły. Słuchajcie, i drugi produkt, to też jest z jaja. To jest, też jest krem pod oczy na powieki, przeciwzmarszczkowy, pietruszkowy. Słuchajcie, to jest fatalny jakiś produkt. Ten produkt jest fatalny. To znaczy tak, on ma jeszcze tu witaminę A plus E i prowitaminę B5. Słuchajcie, produkt jest taki, ja wiem, że pietruszka ma swój zapach, jakiś smak i coś, no ale to nie pachnie ładnie w łączeniu z ciałem na twarzy. Pachnie brzydko. No nie jest to jakiś, wiecie, taki zapach nie do wytrzymania. Nie, nie, nie. Po prostu nie ma to zapachu kremu, ani żadnego innego ładnego kosmetyku ładnie pachnącego. On po prostu brzydko pachnie. Mówię, może pietruszka, to znaczy może zapach pietruszki w tym produkcie tak właśnie działa i tak właśnie ma, że tak pachnie. No nie wiem, mnie nie podpasowało. Słuchajcie, ja zużyłam całą tą tubkę, używając go tylko na noc, no bo na dzień twarz nieładnie pachniała, więc używałam zapachowych kremów przeciwzmarszczkowych i takich podobnych. To używałam na noc. Zajęło mi to miesiąc, bo to malutko wystarczy, ale używałam pod oczy, na policzki i jeszcze na dekolt, więc w sumie taka tubeczka, która ma 15 ml, starczyła mi na miesiąc równy. Tylko ja tego używam tak jak mówię. I nie daj Bóg, żeby się dostała odrobineczka, nie wiem, ociupineczka do oka. Masakra. Szczypie, strasznie, strasznie bolą oczy. Także no nie wiem, czy on jest przeterminowany, nie, bo tu ma datę ważności, więc jeszcze jest ważny do listopada, za rok, półtora roku, więc nie wiem, o co o nim chodzi, no po prostu dla mnie się nie nadaje, ja do niego nie wrócę. No tak jak poprzedni produkt i ten, musicie sami ocenić, czy warto je zakupić. Dzięki wielkie za uwagę, do usłyszenia. Drugi krem pod z pławatkiem, bardzo fajny produkt, ja go używałam codziennie, sama jedynie go wymarnowałam, 15 ml, tutaj możecie sobie chwilkę poczytać, codziennego używania rano, przed położeniem makijażu, to znaczy położeniem, wiecie, ja robię make-up na make-up, czyli tylko cień, bazę pod cienie, cień i tusz i lecę tak, no i balsam na usta, żeby, bo ja w kółko mam popękane, więc balsam muszę mieć na ustach. Fantastycznie się sprawdza, faktycznie rozjaśnia. Słuchajcie, ja wróciłam po 3 tygodniach do pracy, bo byłam w sanatorium. No, że kobitki, dwie pracujemy. Jedna jest taka sobie, a druga fakt... Powiem tak, kobitki trzeba brać na dwa razy. Ale jeżeli, słuchajcie, faceci, którzy mnie znali krótko, bo ja krótko pracuję w tej pracy, ale znają mnie, mam nadzieję, że z dobrej strony, powiedzieli, że wyglądam rewelacyjnie i każdy z nich z osobna nie widzieli się, nie słyszeli się, każdy z nich po prostu witając mnie mówi, ale rewelacyjnie wyglądasz, ale masz rozświetloną cerę. To jest też dodatek do tego, aby cera wyglądała fajnie. Także kilka produktów się na to złożyło, ale to również. Także polecam z czystym sumieniem. I drugi produkt.